Dzień dobry, witam Tantaos i zapraszam was na Let's Level Mobius Final Fantasy. Z jakiegoś powodu nagrywanie nie wystartowało poprawnie i poleciałem nieco dalej pod trzeci reaktor, ale po drodze nie było żadnych specyficznych scenek, tak więc praktycznie nic nie straciliście. I ruszajmy dalej. Więcej wiatru. I może przebicie ziemią. Żeby punkty życia aż takim wzrosły, to praktycznie nie robi obrażeń. Więc jednak zaatakuję zimnem. Element zimna masz, tak? Więc zaatakujemy ogniem. I do kastowania świętości nawet nie doszło. Teraz mi przycina z jakiegoś powodu. W momentach, w których nigdy nie przycinała. No właśnie. Dziwne. Zawiesili sobie sporo buffów. Ale zwykłe zakończenie na pewno to wystarczy. Pięć Silver Opener. Security jest dosyć ścisłe. A nie, jest dosyć słabe. Chyba chcą, żebyśmy weszli do środka. Można myśleć, że to pułapka? On na mnie czeka. Okej. Ale myślałem, że Sephirotha mieliśmy szukać w jaskini. Tak więc, jak widzicie, przebiłem się troszkę dalej. Nie było tutaj nic szczególnego, po prostu znowu bieganie po tych security pointach. I scenek też nie było specjalnie żadnych. Poza jedną krótką rozmową, tak więc nie masz takich dużych strat. Nie wiem, dlaczego nagrywanie się nie włączyło. Ale niestety ta gra zapisuje wszystko automatycznie, więc nie potrafię się cofnąć, żeby pokazać tamte plansze. Więc lecimy po prostu dalej. Pochłonąłbym ziemię. Powaliłbym was ultimatem. No tak, i kolejna rzecz, która się zmieniła względem poprzedniego nagrania, to ustawienie materii. Zdobyliśmy materię pasywną supportu, która dodaje do elementu magii Taijutsu. No właśnie, te przebicie
które mamy na naszym zaklęciu obecnie. I materiał mogę przebijać się przez obronę przeciwników. Gigantual bulb, ściana, eliksir i cała naprzód. Jesteśmy blisko rdzenia trzeciego reaktora. Takie macie elementy. Głównie ziemię. Więc wiatr się tu dobrze sprawdzi. I dobijemy ogniem. Przydałoby się więcej orbów i cała naprzód. Nawet ustał. Nie do końca ustał, ale przeżył cały atak. Tutaj przeciwnicy zrobili się nieco silniejsi. Dopiero widać, że te obrażenia jednak są dosyć losowe, bo niekiedy kompletnie wyczyścimy falę przeciwników, a niekiedy dokładnie tą samą falę przeciwników zranimy tylko do połowy. Ruszajmy dalej. Zacznijmy od wina. A teraz troszkę ognia. Wino. I znowu trzeba będzie interweniować ogniem. Nie wystarczyło, więc jeszcze troszkę ziemi. Ochłonąłbym ziemię, zaatakujemy wiatrem. Tam z boku jeszcze jeden był, ale po zakręciu wiatru też padnął. Tak więc więcej orbów i cała naprzód. Frosty.
Element wiatru by mi się przydał. Tak, teraz jak już prawie padną, troszkę późno, ale lepiej później niż wcale. Pisco demon. O, Phoenix Stone. Doskonale, tych nigdy za wiele. I prosto do rdzenia procesora. Reaktora. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Pewnie kolejny skorpion strażniczy. Pochłonąłbym troszkę ziemi. I zaatakujemy wiatrem. No, nawet turę dostał. Wiatru, doskonale. Mam gotowy wiatr do ataku i mogę zaraz wygenerować sobie nowe orby wody. Też tutaj też bym ogniem uderzył. I ziemią. Wytrzymali się, zrobili to bardzo. It's still not enough. This is but a pale imitation of the power I desire. You sure about that? Why not fight us and see? Nice try, but Sephiroth never takes the bait. You're clever, Cloud, but you're missing one thing. Despair. To są ikryta? Zobaczmy, jak bardzo silny jest. No, ma pecha, że akurat specjalizacją mam element zimna. Patrzę.
zarzucił sobie. Nie mam czym redukować od niego wrażenia. To znaczy, że ma wolne pole do ataku. Zobaczmy. Może uda się przeżyć. Przygotowywujesz ultimate'a. Nie pozwolimy na to. Tak więc jego słabością była obrona, bo magią jakoś nie wbijałem zbytnio atrakcyjnych obrażeń, nawet jeśli uderzyłem słabością. A ultimate ładnie wbił obrażenia. Materia Plate level 6. Materię Drain dostałem. White Slash. I dwa kryształy, sporo łupów. He never had that ability before. What if he's not really Sephiroth? What if he's an imitation? Who is Sephiroth anyway? Sephiroth. Sephiroth is a hero. The best soldier there ever was. The strongest swordsman. Everyone looked up to him. Even you. So, what exactly happened between you and this hero then? It's fine. You don't remember. Don't worry about it. Memories don't do so well in Palamecia. People forget the most important things. Maybe so. Huge materia power up. Energia wypełnia ogromną materię, zatrzymując działanie reaktora i zwiększając potęgę materii. Tak więc trzy linkowe sloty. Trzy linkowe sloty zostały dodane do kombinacji z magią. Statusy i support materia. Sprawdź. Żółte świecące miejsca wokół slotów, by zobaczyć, czy materia jest aktywna. Niektóra materia nie będzie aktywowana, nawet gdy jest w linkowanym slocie. Okej. Okay. Shinra K-Card, Ability Ticket. Trzeci makroreaktor został zatrzymany i do sektora czwartego. Wejście się otwarło. Ulepszenie broni, więcej punktów życia. A więc teleportujemy się tutaj. I ruszamy naprzód. Dużo security spotów tu widzę.
Zacznijmy od pochłonięcia ziemi. Wygeneruje więcej orbów. I atak zimnem. Jak na razie idzie dobrze. Został mi tylko wiatr do dyspozycji. Zobaczmy. Element wiatru, niech będzie. I dobimy ich. Focus. To nowa zdolność wspomagająca. Straciłeś Sephirotha? Nie widzę go, ale on gdzieś tam jest. Obserwuje mnie. Wyczuwasz go, czyż nie? Wygląda na to, że nie mam wystarczająco rozpaczy do tego. Albo wystarczająco nadziei w tym wypadku. Słaby comeback. Ale może powinieneś być bardziej poważny i posłuchać tego kolesia. Jestem w pełni poważny. Nie interesuje mnie, co Sephiroth ma do powiedzenia. Nie mamy czasu tutaj siedzieć i mieć nadzieję, że wszystko do nas samo przyjdzie. Musimy działać. No, działając bez konkretnego celu, będziesz tylko biegał w ściany. Hej, jeśli przez to będziesz miał rozpacz, może Sephiroth się pojawi? Nie wydaje mi się, że to tak tu działa. Więc powiedziałbym, mniej myślenia, więcej robienia. Co? Nie spowalniaj mnie. Hej, to mój tekst. Zemścił się za to, co Claude powiedział poprzednio. Bo też nam powiedział, byś myśmy go nie zwalniali. Spowalniani. A więc zacznijmy od dziwna. Pochłonąłbym teraz najpierw. Element ziemi. No tak, tutaj będzie mniej praktyczny. Zaatakuję zimnem. W porządku, mogę zaatakować wiatrem, ale ten jeden i tak ustoi.
nie zadziałał atak światłem. Czyli jeśli sloty są połączone, to nie mogę wielokrotnie atakować. No szkoda. Podobało mi się z tym ciosem dobijającym. Tak, nie ma to jak zwycięstwo. Zwiększenie magii. Tak, więc gdzie jesteś, Magic Up? To mi się zdecydowanie przyda. Światło przerzucę tutaj. Tutaj mam te przebicie i double cast. Więc robię tak. Tak to zadziała. Na obydwu mam double casta. Zobaczmy, czy to działa tak, jak ja to rozumiem. Akacja, wyjący wiatr. Zobaczmy. Pochłonąłbym inne elementy. Przy okazji, jak to wygląda? Ale atakuje tylko świętością. Drugi element zignorował. Szkoda takiego double casta z przełamaniem. Bym potrzebował. I dobry moment na ultimate. Stone. W porządku. Double cast jest fajny, ale nie multiplikuje mi obrażeń. Stun slow curse. Ale oni i tak nie dostaną tury. Na bossa by się przydało.
Robi mniej obrażeń, ale dodaje przełamanie. Daje dodatkowy atak. Daje atak obszarowy. Jakoś nie idzie supporta zrobić dwukrotnie. Mogę tylko dorzucić slow. Cast ze slowem. A tutaj mogę wrzucić. Światło. To jest zaatakuję jeszcze drugi raz, bo nie są połączone sloty. Więc zacznijmy od zimna. Czekaj, bym zobaczył, jak to działa. Tylko na jednego? Pochłonę wiatr. Wygenerujemy więcej orbów. Cztery takie same karty. Bonus Magicide, Magic Up. Attack Up. White Slash. White Slasha sobie tam dołożę. Tak, nie. Nie chciałam ekstra ataku. Double cast area. Break focus. Punch. Gdzie to jest poprzednie? Cutter Bahamut z Final Fantasy VII, ale nie dla mojej profesji zdolność. I ruszajmy naprzód. Cutter. Ale raczej nie wystarczy. Więc uderzymy ziemią na przebicie. Pochłonąłbym inne elementy. Więcej orbów zimna. I ogień.
Zaatakuję zimnym. I kolejna fala. Wystarczyło, tak jest. Ruszamy dalej prosto do przycisku. Zobaczmy, co mi się tutaj przyda. Najpierw uderzę ogniem. Ten zimnym. I to już wystarczy. Teraz mam dostępny wiatr. Ogień, wiatr. I nie muszę dobijać ogniem. Pochłonąłbym ziemię. Więcej orbów wodnych i do ataku. Nowa karta. Wardhound Light. Dla maga. Bazuje głównie na przebiciu. Atak obszarowy. Dodaje atak przebijający. Co znaczy, że ataki fizyczne będą ranić wszystkich przeciwników. Wzmocnienie elementu światła. Ale nie będę raczej korzystał z tej karty. Tak, troszkę czasu minęło. I lecimy prosto do przycisku. Wejście do finałowego reaktora, tam pisze. Są dobre wieści. No, wiatr mi tu nie pomoże. Tu muszę uderzyć zimnym. Potrzebowałbym więcej zimna. Zróbmy w ten sposób znowu. Ah!
Więcej trucizny. Jeszcze więcej Magicite. Zastanawiam się, czy ten przycisk jest inny niż poprzednie. Cóż, uderzmy w to i sprawdźmy. Podoba mi się to. Po prostu odrzuć wszelką czujność do wiatru. I niech się stanie, co ma. W końcu się bawisz dobrze. Aktywowano zieloną trasę. Więc ruszajmy naprzód. Razem mamy tutaj 9 takich stacji security. Uderzyłbym tu wiatrem. Pochłonę ziemię. I dobijemy go zimnem. Ten element wiatru sobie pochłonę, wygenerujemy więcej orbów zimna i do ataku. Nie ma nikogo z elementem zimna? Idealnie. Ich na pewno. I ruszamy dalej. Zaatakowałbym najpierw zimnem. Pochłonę ziemię. Stay frosty. Jeszcze więcej zimna. No powoli muszę ich dobijać. Dobili się jeszcze silniejsi. Więcej orbów zimna i cała naprzód.
Idealnie. I to był drugi krok z 9. Czerwona trasa się aktywowała. Ruszajmy do numeru 3. Przyda mi się tu zimno. Tu też by się przydało, ale mam tylko wiatr dostępny. Powinno wystarczyć. Więcej odgłów zimna. I cały naprzód. Znowu tak czasem zarzucił. Zobaczymy sobie w stanie i zobaczymy, co zrobi. Biję mu przebicie. I niech będzie ultimate. Więcej odbyw zimna. No to nie było wiele. O! Everybody! To się przyda. Niebieska trasa się aktywowała. Gdzie w szopie? Boost broni, niech ma więcej breaka. I cała naprzód. Czwarty security point. Jeszcze sporo ich przed nami. Pochłonąłbym tu ziemię. Zaatakujemy wiatrem.
Jeszcze więcej wiatru. I cóż mamy tutaj? Niech będzie na razie zimno. I ogień. Jeszcze więcej zimna. Wygeneruje więcej orbów. I dobijemy go ogniem. I ta sama sytuacja. Zastanawiam się, co naprawdę się zdarzyło między Cloudem a Sephirothem. Cokolwiek to jest, nie jest to skomplikowane. To tak jak moje relacje z pewną wróżką. Mówisz o witalnej, esencjalnej... O witalnym, esencjalnym związku? Bez twojej pamięci? Ktokolwiek inny by cię wytrzymał przy rzeczywistości, jak ja, Trzymał przy rzeczywistości? Więc to jest ten ciężar, który cały czas za sobą ciągłem. A, bo ona powiedziała, że jest kotwicą, która trzyma go w rzeczywistości. Teraz ma to sens. Mimo wszystko Sephiroth, on ma swoje wspomnienia. On nie jest tak jak my, Blankowie. Może jest bardziej jak jeden z heretyków, jak Meja czy Garland. Może będzie się wtrącał w twoją misję również. Wątpię, czy mu na tym w ogóle zależy. Sephiroth podąża za Cloudem. I tylko za Cloudem. No, można tu oszaleć. A tak choćby związał Clouda i go interrogate? Męczu? No nie wiem, czy on dobrze by na to ci odpowiedział. Interrogate nękał chyba, to znaczy... W porządku, potrzebuję tu przełączenia. Żeby mieć otwartą drogę do... piątego security pointa. I cała naprzód. Zaatakujemy zimnem. Wiatrem.
pochłonę ziemię i ultimate. To nie wystarczyło. Ale to wystarczyło. I troszkę wiatru. Chciałbym wygenerować więcej orbów zimna, ale tutaj się nie przyda. Twoje obrażenia wystarczą? Materii? Nawet tak. Poszło bardzo dobrze. I mamy czerwony przycisk na security pointie 6. Niech będzie everybody. Wiatr na dobry start. To nie były aż takie przychylne wiatry. Nie wbija to zbytnio obrażeń. A mam tutaj element światła podpięty. To mi aż tak bardzo nie pomoże. I zrobimy tak. A teraz brakuje mi orbów. Ktoś tutaj ustał, ale nie na długo. I czerwona trasa się aktywowała. Czyli mogę iść do siódemki.
pochłonę elementy ziemi i więcej orbów by mi się przydało. Na przykład tych od zimna. Z elementem zimna. Przebicie. I ubicie. Idealnie na wiatr. I kolejny security point zaliczony. Teraz będę musiał przełączyć z powrotem. Na początku niech będzie Great Gospel. Zaatakuję najpierw wiatrem. Chłonąłbym ziemię. Więcej odbów zimna. I do ataku. Niestety jest tu jeden elementem wody, ale materium sobie z nim poradzimy. A to jest dobry moment na ultimate. Doskonale. Kolejny ifryt. I znowu tarczę sobie zarzucił. W porządku, generujemy orby. Przebicie zimnem. Chodź do wiatru. Więcej zimna. Well,
I jestem o krok dalej. Niebieska trasa, która prowadzi prosto do 9 security pointu. Cztery fale przeciwników mnie tu czekają. Chłonąłbym ziemię, uderzę najpierw wiatrem. Da się dostać, dobić? Da się. W takim razie... Więcej orbów i do ataku. Dobijemy ich ogniem. I cała naprzód mamy jednego psa strażniczego z elementem ognia. Tak mu przebicie wejdzie. I dobijemy go. W porządku, i odblokowujemy wejście do ostatniego reaktora. Którego zwiedzimy sobie w kolejnym odcinku, a ja tutaj podziękuję wam za uwagę i zapraszam was do kolejnych części serii. Quantaos. Zbieram jeszcze Magicite. Boost do broni. Niech będzie więcej magii. Over and out.